Niewiele jest rzeczy, których nie znoszę, ale z całą pewnością jedną z nich jest poranne wstawanie. Wyjątkiem jednak od tej zasady są wakacje, a więc czas, kiedy żal mi dosłownie każdej przespanej godziny. I niech dowodem na te słowa będzie ten dzisiejszy poranek. Słuchajcie, 5:50, a my już jesteśmy na nogach, no ale czego nie robi się dla takich właśnie widoków? Mówimy, używam liczby mnogiej, dlatego że jest tu oczywiście ze mną kilka osób, ale przede wszystkim jest ta szczególna, ta, której historię w ramach tego wakacyjnego odcinka chciałbym Wam przybliżyć. Witam mojego imiennika. Nie miałeś kłopotów z pobudką? Nie. Kilka budzików nastawionych i udało się wstać. Jesteśmy, całe szczęście. Pamiętasz, czemu w ogóle zostałeś policjantem? Jak to się zaczęło? Czy to było marzenie z dzieciństwa, może przypadek? To było marzenie z dzieciństwa, a odkąd sięgam pamięcią, od bycia takim małym bajtlem, zawsze chciałem być policjantem, ratować ludzi, tak, zbawiać świat, przeżyć przygodę, ubrać mundur. Jak każdy chłopiec chyba marzy o jakimś byciu wojskowym policjantem i później w swoim życiu już takim starszym, w szkole średniej, zacząłem, że tak powiem, kierować się bardziej w tym kierunku i myśleć o tym, co zrobić, żeby nim zostać. No i spełniłeś to marzenie, nie żałowałeś później? Nie. Po kilkunastu latach służby? Nie, nigdy tego nie żałowałem. Dzięki temu poznałem masę wspaniałych ludzi, przeżyłem masę fajnych przygód i nigdy nie żałowałem tego nawet przez minutę. Mhm. Czasami w pracy policjanta zdarza się tak, że człowiek może czerpać z tej pracy no, wiele satysfakcji. Miałeś być może okazję doświadczyć tego uczucia? Tak, wielokrotnie. Przykładowo, nawet już będąc dzielnicowym, gdzie masz ten kontakt z mieszkańcami ze swojego rejonu bardziej intensywny niż policjanci, którzy patrolują, czy policjanci innych pionów, gdzie z tymi ludźmi się często widujesz. Sytuacje, gdzie ktoś w domu doświadcza przemocy, okazuje się, że się bał zgłosić, nie wiedział, ktoś mu pomóc, ty wyciągasz tą dłoń i etapami czasowo okazuje się, że ta osoba staje na nogi, odnajduje sens życia, stwierdza, że jednak da radę żyć, że sobie poradzi, ktoś jej pomógł. I później takie zwykłe słowo dziękuję, to jest chyba największa satysfakcja. A jeśli miałbyś powiedzieć, za co jednak niekoniecznie tę pracę lubisz, to jakie to by były rzeczy? No czasem są takie momenty, są takie słabsze momenty, takie zwątpienia, załamania. No są to wiadomo, brak takiej możliwości zorganizowania sobie czasu, tak? Bo jest to służba zmianowa, często są zmiany w tych grafikach, jest potrzeba zmiany. Na przykład zdarza się, że w piątek wydaje ci się, że tą sobotę będziesz miał wolną, no ale pod koniec służby piątkowej okazuje się, że w tą sobotę jednak będziesz musiał do tej pracy przyjść. Musisz przyjść do domu, wytłumaczyć żonie i dzieciom, że gdzieś tam nie pojedziesz, że zrobimy to innego dnia. No, bywają takie momenty, ale z wiekiem, z przepracowanymi latami się człowiek do tego człowiek już przyzwyczaja. Człowiek się z tym godzi i przyzwyczaja. Ale to nie z tego powodu zawiesiłeś swoją służbę. Z zupełnie innego. Z jakiego? No, służba została zawieszona gwałtownie. Nie z mojej, że tak powiem, woli. Okazało się, iż zachorowałem na śmiertelną chorobę. Tak? Dla mnie wtedy wydawało się, że jest to choroba śmiertelna, białaczka. Diagnoza spadła jak grom z jasnego nieba, nagle. Jak się o tym dowiedziałeś? Ja się o tym dowiedziałem, robiąc badania krwi, które mi zlecił mój lekarz rodzinny. Miałem te badania i tak zrobić wcześniej, zwlekałem i robiąc te badania, na drugi dzień dostałem telefon z ośrodka, iż coś jest niedobrego z moimi wynikami, mam się natychmiast stawić w ośrodku. Tam, gdy już przyjechałem do ośrodka, dziwny wzrok lekarza, który powiedział, że no niestety, ale muszę się udać na SOR, szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zostanę dokładnie zbadany i zostanie postawiona diagnoza. Ja się nie dopytywałem, wiedziałem, że to jest coś się niedobrego dzieje na pewno. Z tym, że nie sądziłem, że jest to aż taka choroba. Moment, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś diagnozę, słowo białaczka, co pomyślałeś?
To było jak uderzenie. Ja jakby ktoś mnie walnął czymś mocno z tyłu w głowę. Pomyślałem śmierć, tak? Białaczka śmierć, ja. Rodzina, dzieci przed oczami, rodzice. Plany, marzenia, wszystko legło w jednym momencie. Po chwili pomyślałem, jak ja to powiem małżonce. Ona była w 8 miesiącu ciąży. Jak jej to przekazać teraz? Jak jej powiedzieć? Zwlekałeś z tym, czy nie? Nie, absolutnie. Najpierw zadzwoniłem do niej jak tylko mogłem, najłagodniej. Powiedziałem, posłuchaj, jest diagnoza, jestem chory na białaczkę, ale usiądź spokojnie, jest dużo odmian białaczki, być może nie jest ta śmiertelna. Jak ona to przyjęła? Jak to przeżyła? No, jej głos był po prostu jak coś takiego, było coś niesamowitego. Ona, miałem wrażenie, że ona zasłabnie za chwilę. No nie wierzyła, rozpłakała się i z tego, co później się dowiedziałem od mamy, która była z nią, no, nie mogła dojść do siebie. Chyba bardziej się nawet tym przejęła niż ja, bo dla mnie to był totalny kosmos w tym momencie. Ja nie wiedziałem, czy to jest film, czy ja śnię, czy to jest rzeczywistość. Kiedy zaczęło się leczenie? Natychmiast, czy musiałeś czekać? SOR-u z wynikami zostałem od razu skierowany. To było w Akademii Medycznej w Gdańsku, na oddział, gdzie zlecono mi bardziej szczegółowe badania szpiku. Został mi szpik pobrany. No i później czekałem na wyniki, na potwierdzenie lub zaprzeczenie tego. Oczywiście cały czas trzymając gdzieś tam kciuki i wiedząc, że jest 50 na 50, tak, że być może to jest jakaś totalna pomyłka. Człowiek jednak wierzy, że doszło do jakiejś pomyłki? Ja nigdy nie chorowałem, ja byłem 2 razy w życiu u lekarza, ja nie miałem kataru. U mnie w domu ktoś chorował, wszyscy śmieli się, że jestem nienormalny, no, nie chorowałeś, nie miałeś kataru, to nagle cios, białaczka, skąd? Dostałeś wsparcie od swoich bliskich? Tak. To największe wsparcie od moich bliskich, nie tylko od bliskich, od obcych osób. To, co się zdarzyło później, to jest po prostu drugi kosmos. To przerosło moje najszersze w ogóle jakieś wyobrażenia o tym, ale jak można dlaczego? Pomagać. Na czym to polegało? Na ogromie tej pomocy, tego wsparcia. Gdy zachorowałem, no to poinformowałem, tak, mamę, tatę, żonę, rodzeństwo, paru przyjaciół, tak, w pracy swojego przełożonego i to było wszystko. Później się okazałem, że wiedzą o tym wszyscy, że nagle są organizowane niesamowite akcje. Zaczęły do mnie pisać osoby, które na to chorowały. Nie wiedziałem, skąd o tym wiedzą. To jest coś niebywałego. Pamiętam sytuację, już nie mówiąc o mieszkańcach gminy, w której pełnię służby, ale wiadomo, no, jako policjant nie przez wszystkich jesteś lubiany, tak? Kilku osobom odpowiadasz, są też osoby, które krytycznie podchodzą do twojej służby, do twoich poczynań. Taki zawód. Często się też zdarzają skargi i są osoby, które, że tak powiem, nagminnie składają skargi na ciebie. Jest to po prostu tak częste, że się do tego przyzwyczajasz. Że co chwilę musisz się tłumaczyć, że u pana X czy u pana Y byłeś na interwencji, co zrobiłeś. Natomiast na mnie olbrzymie wrażenie zrobiło poinformowanie mnie przez moich przyjaciół z komisariatu, iż no jedna z takich osób po prostu przyszła się zarejestrować jako potencjalny dawca. Nawet w ten sposób? Tak. To było też coś niesamowitego. Ja o tym myślałem później przez kilka dni. To też niesamowicie buduje, że możemy się kłócić, możemy się spierać, możemy się nie zgadzać, też robić sobie posłości czasami, mówić o sobie nieprawdę, a gdy przychodzi zagrożenie, gdy przychodzi sytuacja, w której trzeba kogoś ratować, rzucamy to. Wszystkie ręce na pokład. Czy w tamtym czasie to wsparcie, którego doświadczyłeś, czy to miało dla ciebie znaczenie? Domyślam się, że miało. Jak duże miało? Olbrzymie. Ja poczułem w pewnym momencie, że za mną stoi tak duża liczba osób za moimi plecami, że ja nie mogę tego przegrać. Ja nie mogę ich zawieść. To jest niemożliwe i że na pewno dam z siebie wszystko i jeszcze 20% więcej, żeby wygrać. Jak wyglądało samo leczenie?
Przyjmowałeś chemię. Jak to przechodziłeś? Na ile to było obciążające dla ciebie? Była to dla mnie sytuacja znana tylko z opowieści i to zazwyczaj niezbyt miłych, więc nie wiedziałem, czego się spodziewać. Pierwsza rzecz, którą położono mnie na stół, przytrojono, założono mi główny port do żyły. Głównej, mówię, cały czas wydawało mi się, że to jakiś zły sen. Chyba, żeby nie zwariować, wmówiłem sobie, że robią ze mnie super policjanta, muszę to przejść i... Przechodziłem to na początku ciężko, bo psychicznie przede wszystkim, fizycznie dawałem radę. Starałem się na początku jak najwięcej ruszać, chodzić, nie siedzieć, nie kłaść. Ruszać tak, żeby to ciało było cały czas w ruchu, gotowe na najgorsze momenty, które być może przyjdą. I żeby ta siła była. Natomiast całe szczęście z opowieści pań pielęgniarek, z perspektywy czasu patrząc, wiem, że przeszedłem to bardzo łagodnie. Mówisz o tych fizycznych dolegliwościach, ale wspomniałeś, że psychicznie nie zawsze było łatwo. Kiedy było najciężej? Najciężej było, gdy już któraś chemia z kolei trwała, to przecież ponad chyba pół roku. Musiałem, jest to choroba straszna, siedzisz sam, zamknięty w pokoju szpitalnym. Przychodzą do ciebie tylko lekarze, pielęgniarki, zamaskowani. Tak jak teraz chodzą wszyscy z uwagi na COVID-19, ale wtedy to do pokoju wchodzili wszyscy też w maskach. Ja jestem totalnie wyczyszczony, byle bakteria może mi zrobić krzywdę. I siedzisz tam sam, godzina leci jak kilka godzin, dzień jak tydzień. Odliczasz te dni, no i w pewnym momencie pękasz, tak? Pękasz, bo tęsknisz, tak? Masz rodzinę, masz żonę, masz dzieci, masz rodziców, którzy się martwią, tak? Tęsknisz za zwykłym spacerem do lasu i no i pękasz. Zdarza się, że wpadasz po prostu. Ja się nie boję tego mówić. Zdarzało mi się też płakać po prostu. Płakać. To było wycie do księżyca. To nie był płacz. To było wycie ze złości. Ale po tym wyciu przychodziło taka sportowa złość, tak? Jak nie. Ja to jeszcze pokażę, nie? Ja z tego wyjdę i damy radę. Były takie sytuacje, które kompletnie wybijały cię z rytmu. Na przykład film, który przysłała ci żona. Możesz o tym opowiedzieć? Tak. Często znajomi i bliscy chcą ci w jakiś sposób pomóc. Nie zawsze wiedzą w jaki. No, czasami bywa tak, że chcąc ci pomóc, nie pomogą ci, tak? Bo najgorsze pytanie, jakie ja słyszałem, czy dostawałem SMS-em, a tych SMS-ów dostawałem masę. Jak się masz? Jak się czujesz? Co może im odpisać facet, który całe życie, kurczę, robił co chce, tak naprawdę nie chorował, mógł w każdym momencie wyjść, a teraz siedzi zamknięty w szpitalnym łóżku, gdzie czasami każą mu jeździć na wózku inwalidzkim. Co on ci może powiedzieć? Co ja mam odpisać? Jak ja się czuję? A ten człowiek zwykle nie wie, co napisać w takiej sytuacji. A to co ty chciałbyś na tamten czas przeczytać? Spokojnie, jesteśmy z tobą, nie martw się. W ten sposób? Jesteśmy cały czas z tobą. Okej. Jesteśmy z tobą, myślimy o tobie. Okej. Ale wróćmy do tej jeszcze wiadomości od żony. Tak. Żona też chciała jak najbardziej mi pomagać i pomagała najbardziej. No, ale czasami się zdarzały sytuacje, że dostawałem na przykład filmik, gdy moja córeczka tęskni za mną, rozmawia do mojego zdjęcia i to była sytuacja chyba najgorsza wtedy dla mnie i totalnie rozwalająca, totalnie czułem się przegrany, upokorzony, że nie mogę z nią wtedy być, nie mogę stąd wyjść, nie mogę jej przytulić, nie mogę jej powiedzieć, że jest bezpieczna, że zaraz będę. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich wokoło, przede wszystkim, gdy nie możesz zadbać o bezpieczeństwo swoich bliskich, to jest straszne nie dla zwykłego faceta, a dla policjanta, myślę, że podwójnie. Były też takie mniej komfortowe momenty, sytuacje, kiedy na przykład do twojego pokoju przyszli panowie z zakładu pogrzebowego. Dobrze pamiętam? Tak. Była też taka sytuacja, no niezbyt miła, obok w pokoju doszło do dramatycznej sytuacji. Zmarła jedna osoba, również chora na białaczkę, doszło do akcji ratunkowej przez lekarzy. Niestety ta osoba odeszła, zmarła. Ja akurat rozmawiałem z moją małżonką przez telefon, też to strasznie przeżyła. Ona mi później powiedziała, że ona pierwszy raz zrozumiała, co się może stać. Nie?
że pewnego dnia po prostu może mnie nie być. Do niej to dotarło i nie mogła przez wiele dni dojść do siebie. No i był to pokój obok mnie, tak? W nocy usłyszałem dzieci śroci, złapanie za klamkę, zapalenie światła. Zauważyłem trzech, czterech mężczyzn w rękawiczkach. Nie wiem, czy byli w garniturach, czy ubrani na ciemno, z workiem. Przeprosili, wyszli, tak? Pomylili pokoje. Pomylili pokoje. Po czym weszli do tego pokoju, do którego mieli wejść. I słyszałem, że jak rozpinają ten worek, jak ładują to ciało do worka i odchodzą. Nie? Co człowiek myśli w takiej sytuacji, znajdując się jednak w dosyć podobnym położeniu, co tamten facet zza ściany? Myślałem, kto to był. Czy miał rodzinę, czy też miał dzieci, czy też miał marzenia, ile chorował. Jak on do tego podchodził co on by pomyślał, gdyby to się stało w odwrotną stronę, tak? W moim pokoju. Co on by wtedy myślał? Różne myśli przychodzą. Ja z tą śmiercią byłem obyty wcześniej wielokrotnie. Tą śmierć widziałem w różnej postaci. Osoby, które się tak wieszały, rzucały pod pociąg, wyskakiwały z pięter, ginęły w wypadkach samochodowych, ale kiedy czujesz oddech śmierci na swoich plecach, jest trochę inaczej, jest bardziej dramatycznie. U ciebie sytuacja była o tyle jeszcze bardziej skomplikowana, że twoja żona była w kolejnej ciąży. Zastanawiam się, czy taka myśl, że za chwilę na świat przyjdzie kolejny człowiek, który przecież z pewnością bardzo chciałby cię poznać. Czy to cię dodatkowo motywowało, czy być może sprawiało, że byłeś wkurzony, zły na świat, na los, na wszystkich? Nie byłem wściekły, nie czułem złości. Bałem się tego na początku, że może będę się czuł pokrzywdzony czy coś takiego, ale nie czułem złości. Wiedziałem po tym pierwszym ciosie, że muszę się po prostu szybko podnieść i opracować jakiś plan walki. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę, też po tym pierwszym ciosie zdajesz sobie sytuację, że nie jesteś już sam, że to nie jest tylko twoje życie. Że ty masz żonę, masz dzieci, są rodzice i co będzie? Co będzie, kiedy ciebie zabraknie? To o nich zadba. I to była ta złość, że ja na to nie pozwolę, że mój syn, moja córka musieli dorastać, mając problemy, czy szukając wsparcia i tego ojca nie ma. Nie. Ja powiedziałem, że tak nie będzie. I absolutnie się nie poddam i będę walczył do utraty tchu. Natomiast samo pojawienie się mojego syna, to była też niesamowita chwila. Ja zawsze chciałem mieć brata. Mam trzy siostry. Mm. Chciałem mieć też syna. Miałem na początku piękną córeczkę, którą bardzo kocham. I nagle w końcu pojawia się facet. Facet, tak. I ta więź już nasza między mężczyznami, gdy go zobaczyłem, ja poczułem w pewnym momencie, że właśnie też znowu nie jestem sam, że jest ktoś, kto mnie potrzebuje. Kto mnie potrzebuje, ja muszę się szybko pozbierać, żeby być przy nim, żeby mu pokazać, jak się gra w piłkę, żeby mu pokazać, jak się chodzi, rozrabia, cokolwiek. I z takim nastawieniem czekałeś na dawcę komórek macierzystych. Jak długo musiałeś czekać? Na początku starałem się nie myśleć o tym, wiedząc, że nie jest to takie oczywiste, że nie każdy tego dawcę znajduje. Niełatwo go znaleźć. Jest to niesamowite szczęście, jeżeli się uda, bo niestety wiele tych historii kończy się dramatycznie. Dawcy się też nie udaje znaleźć. Ja starałem się na początku o tym nie myśleć. Walczyłem z chorobą. Nie zaprzątałem sobie głowy z tym, co będzie z dawcą. Natomiast pierwsze informacje do mnie docierały już po którejś chemii, że są takie osoby w zainteresowaniu, że jest ktoś. Potem się dowiedziałem, że jest dwóch mężczyzn, są to Polacy. To, że są zgodni ze mną, że ci dawcy są. Potem przyszła dosyć smutna wiadomość, że ten kontakt z nimi gdzieś zanikł, że zmieniły się ich dane, miejsca zamieszkania, numery telefonów. Co wtedy? Jak to przeżywałeś, takie informacje? No już człowiek się cieszy, a tu jednak? Tak, ja bym to mógł opisać, że masz tor przeszkód, ale gdzieś tam w dali widzisz jakieś światełko. Ja cały czas do tego światełka. To była kolejna przeszkoda do pokonania i wiedziałem, że trzeba dalej walczyć i nie oglądać. No i w końcu, w
końcu znalazł się dawca, dawczyni właściwie. Tak. Chcę cię zapytać o ten moment, kiedy dowiedziałeś się, że tak, już z całą pewnością mamy dla ciebie dawcę, jesteśmy pewni, że jest twoim genetycznym bliźniakiem, zgadza się na to, by oddać ci komórki macierzyste, no zupełnie bezinteresownie. Ktoś daje ci cząstkę siebie tylko po to, żebyś, aż po to, żebyś ty mógł dalej żyć. Co człowiek w takiej sytuacji myśli? No, to jest niesamowite uczucie. No. Dostajesz drugie życie. Masz szansę na dostanie drugiego życia. Ktoś, kto nie musiał, wstał z fotela, przyszedł do jakiegoś ośrodka zdrowia, poświęcił swój czas bezinteresownie, bez zarobienia żadnych pieniędzy, po to, by być może uratować mi życie. Poczułem się, no, wiadomo, uradowany, szczęśliwy, przeszczęśliwy. Mhm. Poczułem się, że wracam, zaraz wracam. Ale wiedziałeś od samego początku, kto to jest, co to za osoba? Wiedziałem jedynie, wiem to do teraz, że jest to kobieta, że jest to obywatelka Niemiec i to wszystko, jakie tylko tyle. Do tej pory wiem. Tak, dopiero bodajże po 2 latach od przeszczepu będę miał możliwość, jeżeli ta osoba również wyrazi chęć, spotkania jej. Jak wyglądał sam przeszczep? Ja nie lubię tego słowa przeszczep. Nie lubię tego słowa przeszczep, bo być może to zniechęca wiele osób. Przeszczep kojarzy się z tym, że coś wycinają tobie i dają to mi. To tak nie wygląda. W moim przypadku wyglądało to jak zwykła kroplówka. Był to woreczek z czerwoną zawartością krwi, który został mi podany przez rurkę do mojego organizmu. Tak wyglądał przeszczep. No, ja pamiętam ten dzień. To był taki pochmurny dzień, niezbyt pogodny. Ja słyszałem, jak ląduje helikopter z tym, bo zostało to przywiezione z Niemiec przez samolot z lotniska, przez helikopter na teren ośrodka. Czyli oczekując, słyszałeś dźwięk Słyszałem dźwięk śmigłowca, który leci. Przylatuje. Słyszałem dźwięk śmigłowca, który leci, widziałem, że to leci moje życie. Że to leci moje życie, że to leci coś do mnie, żeby mnie ratować. Słyszałem, jak ten helikopter wylądował, jak zgasił silnik. Jak przyszła pani pielęgniarka, powiedziała, mamy to, za chwilę będziemy to przeszczepiać. I byłem niesamowicie spokojny. Czułem, że przyszedłem tyle, że nic złego no, nie może się stać, nic gorszego. Jak czułeś się tuż po? Byłeś kompletnie osłabiony? Przed przeszczepem przechodzisz kolejne chemie. Jesteś znowu wyczyszczony, aby dostać te komórki, by one mogły żyć w twoim organizmie, te zdrowe komórki i ten organizm mógł funkcjonować. Przed samym przeszczepem, po przeszczepie parę dni jeszcze nie był ten dramatyczny moment. To jeszcze nie był ten dramatyczny moment. Ja jeszcze czułem się w miarę dobrze i miałem taką cichą nadzieję, że będę się dalej czuł dobrze. Natomiast no, przyszło to totalne osłabienie organizmu, które zwaliło mnie z nóg. Po jakim czasie? No, po dokładnie, nie wiem, 5-6 dniach. I polegało to na? No, było to totalne wyczerpanie. Ból, jeszcze raz ból, osłabienie. Ja spędziłem 3 dni leżąc na morfinie i nie mogąc jeść. Zwykły chleb smakował mi, jakbym jadł pumeks. Woda miała metaliczny smak. Parzyła mi gardło, gdy opiłem, robiłem to na siłę. Wiedziałem, że muszę jeść, muszę pić, żeby żyć, ale ból był niesamowity. To nie da się tego opisać. Nie potrafię tego opisać. Ale na szczęście przeszło. Tak, tak. Z każdym dniem było lepiej. Z każdym dniem było lepiej. Właśnie to jest ta nadzieja, że dziś jest słabo, dziś jest źle, ale jutro może być to lepiej. To jest chyba ta nadzieja cała. Jak wspomniałeś chwilę wcześniej, no, twoje życie uratowała obywatelka Niemiec, ale ty kilka lat wcześniej sam zgłosiłeś się do fundacji DKMS i sam zostałeś potencjalnym dawcą szpiku. Czemu się wtedy na to zdecydowałeś? Tak, to był bodajże 2016 rok, podczas służby z drugim moim kolegą, z Grzegorzem, pozdrawiam go, służby obchodowej. Razem jesteśmy dzielnicowymi. Dowiedzieliśmy się o takiej akcji, która była przeprowadzona w miejscowości Suchy Dąb, w szkole, gdzie zachorowała jedna z mieszkanek, więc no, po krótkiej rozmowie
byliśmy policjantami, byliśmy od tego tam, żeby ratować ludzi w razie czego, narażać swoje życie, by ratować ich, więc no nie było innej decyzji. Musieliśmy jechać się zarejestrować, to wystarczyło iść polizać patyczek, ewentualnie później coś oddać z siebie i by osoba żyła. Też wiedziałem, że nie ona ma dzieci. Nie jest to skomplikowane. Nie jest to absolutnie skomplikowane, wystarczy tylko chcieć. A na pewno nie ma nic fantastyczniejszego uczucia na ziemi, kiedy ratujesz chyba czyjeś życie, kiedy ratujesz czyjeś życie, życie też jego rodziny, jego rodziców, dzieci. Mhm. Tak jak powiedziałeś chwilę wcześniej, być może będziesz miał taką możliwość, by 2 lata od przeszczepu no, poznać i spotkać się z tą kobietą. Masz taką wolę? Chciałbyś się z nią spotkać? Jak wyobrażasz sobie takie spotkanie, taką rozmowę? Właśnie bardzo chciałbym poznać tą osobę. Nie za bardzo na początku wiedziałem, co bym miał jej powiedzieć, bo chciałbym jej powiedzieć milion słów. Ale nie ma chyba takich słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność. I nie wiem, czy zwykłe dziękuję po prostu też wystarczy, ale to chyba trzeba spojrzeć komuś w oczy, żeby zobaczył, ile to dla ciebie znaczy i co zrobił, bo ta osoba nie uratowała mnie tak naprawdę. Ona uratowała kilkanaście osób. Ja nie wyobrażałem sobie mojego taty, mojej mamy nad moim grobem. Nie wyobrażałem sobie moich dzieci wychowujących się beze mnie, czy mojej żony, która musiałaby, nie wiem, być może mieć 2 prace, żeby utrzymać moje dzieci. Uratowała co najmniej kilka żyć, nie tylko moje. I jeśli ją uda mi się spotkać, poznać, na pewno chcę jej spojrzeć głęboko w oczy i ona na pewno będzie wiedziała, zobaczy. Nie trzeba będzie dużo mówić. Nie trzeba będzie żadnych słów. Trzymam kciuki za to spotkanie, za to, żeby doszło do skutku. Nie mam wątpliwości, że będzie absolutnie wyjątkowe i dla ciebie, ale też z pewnością dla osoby, która uratowała ci życie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do was z kolei mam niezwykle ważny apel, bo być może są wśród was osoby, które myślą o tym, żeby zostać dawcami. Jeśli tak, podejdźcie proszę do tematu niezwykle poważnie, bo sprawa jest niezwykle poważna. W końcu na szali mamy ludzkie życie. Jeśli faktycznie podjęliście taką decyzję, jeśli faktycznie chcecie zostać dawcami, no to wiedzcie, że nie jest to wcale skomplikowane. Pod tym filmem znajdziecie link do fundacji DKMS. Wchodzicie i zamawiacie taki właśnie pakiet, wewnątrz którego znajdziecie między innymi oczywiście takie pałeczki. To przy ich pomocy pobieracie wymaz z wewnętrznej części policzka, pakujecie, odsyłacie. No i w zasadzie na tę chwilę to wszystko. Pozostaje już tylko czekać na ten wyjątkowy, szczególny telefon. Telefon z propozycją, aby uratować komuś życie. Pomyślcie o tym. Bardzo was do tego zachęcam. Na dziś ode mnie to wszystko. Odmeldowuję się. Trzymajcie się ciepło.